Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Przybycie Sylasa i Tymoteusza z Macedonii do Koryntu było dla apostoła znacznym wzmocnieniem. Przynieśli oni dobre wieści o dziele wiary i trudzie miłości tych, którzy przyjęli prawdę podczas pierwszej wizyty posłańców Ewangelii w Tesalonice. Serce Pawła kierowało się czułą sympatią ku tym wierzącym, którzy wśród prób i przeciwności pozostali wierni Bogu. Prawdziwa miłość zrodzona w niebie nie jest samolubną, ani zmienna i nie jest zależna od ludzkiej chwały. Serce człowieka, który przyjął łaskę Bożą, rozpływa się w miłości do Boga i tych, za których Jezus umarł. Jego własna osobowość nie domaga się uznania. Nie miłuje dlatego, że Jego miłują, dogadzają Mu i cenią Jego zasługi, lecz dlatego, że są oni drogocenną własnością Chrystusa. Jeśli słowa chrześcijanina, jego pobudki, uczynki są źle zrozumiałe lub fałszywie komentowane, nie obrazi się, dalej idzie swoją drogą. Jego dobrotliwy, pełen względu do innych, nie myśli wiele o sobie, jest zawsze pełen nadziei, ufa Bogu i Jego miłości. Pytania do dyskusji. Pierwsze. W książce Przypowieści Chrystusa i wielu innych publikacji Ellen White używa wyrażenia ci, za których Jezus zmarł. Jak szerokie zastosowanie ma to znaczenie? Czy odnosi się ono do każdego człowieka na ziemi? A może tylko do tych, którzy wierzą w Jezusa? Skoro On umarł za wszystkich, dlaczego nie wszyscy będą zbawieni? Drugi. Jak ważna jest więź w kontekście udzielenia rad współwierzącym lub stosowania krytyki? Czego możemy się nauczyć w tej kwestii z okazanego w tej lekcji przykładu postępowania Pawła? Jak może nam to pomóc w naszej służbie dla bliźnich? 3. Miłość i troska Pawła wobec wierzących w Tesalonice była wyraźna i widoczna. Ta miłość była odzwierciedleniem miłości Jezusa objawionej podczas Jego pobytu na ziemi. Jest ona potężną siłą zmiękczającą serca i otwierającą ludzi na łaskę Bożą. Jak możemy się nauczyć bardziej kochać bliźnich? Jak możemy lepiej okazać tę miłość? Podsumowanie. W drugim rozdziale, 13 wiersz do 3 rozdział, 13 wiersz, Paweł opisał wydarzenia i emocje powiązane z koniecznością opuszczenia Tesaloniki i przybyciem Tymoteusza do Koryntu po wizycie u Tesalonicza. Tymoteusz przyniósł dobre wieści ze zboru w Tesalonice. Głównym tematem tego rozdziału listu jest głęboka więź Pawła łącząca go z wierzącymi w Tesalonice.